Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, niepewność to jest chyba słowo, które powtarza się w każdej rodzinie. Niepewność o kolejne obostrzenia, o lockdown, niepewność przedsiębiorców, niepewność nauczycieli, dzieci w szkołach, rodziców, niepewność o rehabilitację, niepewność osób z niepełnosprawnościami, niepewność pacjentów i nas wszystkich. I pewnie tych wszystkich problemów nie rozwiążemy w tym projekcie ustawy, co jest oczywiste. Natomiast możemy zapewnić bezpieczeństwo przynajmniej konkretnej grupie osób. Stąd moje pytanie, czy pan minister, rząd, większość przychylą się do ustawowej gwarancji 100% dodatku dla wszystkich osób pracujących w ochronie zdrowia, nie tylko tych delegowanych do walki z koronawirusem, ale też tych, którzy normalnie pracują tam w szpitalu, na etacie czy na innej formie umowy o pracę. Czy przychylą się państwo do 100% zasiłku wypłacanego z FUS dla pracowników ochrony zdrowia od pierwszego dnia izolacji albo kwarantanny, także niezależnie od formy współpracy, na przykład także tych, którzy pracują na kontraktach? Czy mają państwo plan zaopiekowania pacjentów, nie tych covidowych, ale tych, którzy czekają na swoje planowane operacje, leczą się onkologicznie, potrzebują profilaktyki czy chorują na inne choroby? Taki plan miał powstać. Pytanie, kiedy go państwo zaprezentują?